Cześć dziewczyny kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Tym razem filmik o tym, jak pomóc sobie w niedoczynności tarczycy. Jeden taki bardzo, bardzo ważny trik, o którym niewiele się mówi, a którym chciałam się z Wami podzielić. I nawet jeśli myślicie, że ten temat Was nie dotyczy, to myślę, że i tak warto, żebyście ze mną zostały, ponieważ to jest naprawdę fajna i ciekawa rzecz, więc być może ta wiedza Wam się jakoś jeszcze przyda. Nawet jeśli to nie jest Wasz problem, to może jest to problem kogoś, kogo znacie, kogoś z rodziny albo jakiejś Waszej przyjaciółki, albo być może będzie tak w przyszłości, nie daj Boże. Myślę, że tego typu wiedza się naprawdę bardzo, bardzo przydaje. Natomiast niestety często bywa też tak, że z mniejszą lub większą niedoczynnością tarczycy, z tarczycą słabiej pracującą, często chodzimy troszeczkę niezdiagnozowane z wielu względów. Bardzo często te objawy są u nas na przykład bardzo delikatne. Bardzo często nasze wyniki badań mieszczą się w normach lub są po prostu źle zdiagnozowane. Badanie TSH, nawet FT3 i FT4 to nie do końca wszystko, jeśli chodzi o diagnozę niedoczynności tarczycy. I tutaj kwestia jest bardzo skomplikowana. Natomiast normy to też jest taka, wiecie, bardzo śliska sprawa i też sprawa bardzo indywidualna. Lekarze często nie zalecają żadnych innych badań niż na przykład TSH, które tak naprawdę niestety daje nam bardzo niewiele informacji odnośnie nie tylko tego, czy faktycznie mamy do czynienia z niedoczynnością, ale też natury tego problemu, czy to jest kwestia bardziej natury autoimmunologicznej, czy na przykład samej konwersji i tak dalej. Tutaj opcji jest dużo. I tak króciutko chciałam jeszcze Wam tu opowiedzieć historię mojej przyjaciółki, która właściwie nigdy nie miała żadnych znaczących problemów ze zdrowiem, żadnych problemów z tarczycą. Natomiast ostatnio mocno zaniepokoiło ją wypadanie włosów, ponieważ to jest moja przyjaciółka, która ma fizia na punkcie swoich pięknych włosów, całkiem słusznie. I zrobiła panel takich podstawowych badań i jej TSH było faktycznie troszeczkę podwyższone, więc ja powiedziałam jej, że najlepiej byłoby, gdyby zrobiła sobie jeszcze cały zestaw spodziewa przeciwciała, FT3, FT4 itd. Natomiast to TSH mieściło się teoretycznie w normach, które są przyjęte jakby, no nie wiem, dla kobiet w jej wieku. Natomiast okazało się, że dla niej ten wynik był już na tyle podwyższony, że faktycznie powodowało to wszystko wypadanie włosów u niej i też parę innych rzeczy, które odczuwała. Ale oprócz wykonywania badań istnieje jeszcze jeden bardzo fajny sposób monitorowania pracy naszej tarczycy, który możemy sobie praktykować w domowym zaciszu, który nie kosztuje nas zupełnie nic, jest naprawdę bardzo prosty i niesamowicie przydatny. Dlatego, że jeśli borykamy się z niedoczynnością, jest naprawdę wiele rzeczy, które możemy sprawdzić. Ja zachęcam Was głównie do tego, żebyście sprawdzały różne style odżywiania, po to, żeby sprawdzić, który najbardziej Wam służy i który najbardziej, wiecie, minimalizuje objawy niedoczynności, sprzyja pracy Waszej tarczycy i przy jakim czujecie się najlepiej. Oczywiście możemy zmieniać swoją dietę i spróbować wykonywać badania w miarę regularnie. Natomiast ja bardzo polecam mierzenie temperatury ciała rano po przebudzeniu i w ciągu dnia. Tarczyca jest naszym termostatem i to ona odpowiada za temperaturę naszego ciała. Dlatego dziewczyny i mężczyźni też z mocną niedoczynnością najczęściej bardzo marzną i ich charakterystyczną cechą jest ciągle niska temperatura ciała. Zwykle nasza temperatura powinna wynosić około 36,6 stopnia. Natomiast osoby z niedoczynnością często mają tą temperaturę mocno obniżoną i to są temperatury w granicach nawet 34-35 stopni. I wtedy czujemy się tak, wtedy czujemy to charakterystyczne, takie nieprzyjemne uczucie zimna, które na pewno wiele z Was kojarzy, jeśli macie problem tego typu. I potrzebujemy do tego właściwie tylko dwóch rzeczy. Zeszyciku, który będziemy sobie prowadzić, w którym będziemy zapisywać wszystkie zmiany, wszystko to, co robimy, wszystko to, co sprawdzamy i termometru, uroczego termometru z żabką lub jakiegokolwiek innego. Ja bardzo polecam te takie bardziej klasyczne termometry niż te elektryczne, natomiast elektryczne oczywiście są, jakby wiecie,
sprawniejsze w użyciu, bo nie trzeba ich strzepywać. Natomiast wydaje mi się, że tamte są troszeczkę bardziej dokładne. I na szafce przy łóżku trzymamy sobie zeszyt i trzymamy nasze termometry. Zaraz po przebudzeniu, zanim jeszcze wstajemy, mierzymy sobie temperaturę leżąc i codziennie zapisujemy ją w naszym zeszycie razem z tymi zmiennymi, które ewentualnie chciałybyśmy uwzględnić. Ja kiedy śledziłam to bardzo intensywnie, zapisywałam rzeczy, które jem przez jakiś czas, suplementy, jakie stosowałam, obserwowałam, jak w efekcie tego ta temperatura się zmienia i wierzcie mi, dziewczyny, to jest naprawdę najlepszy sposób, jaki można sobie wyobrazić. Więc ludzie faktycznie są w stanie dobrać sobie dawki leków na podstawie tego, jak temperatura rośnie albo spada, dobierać dawki suplementów, najróżniejsze rzeczy. Ja tak naprawdę jestem fanem monitorowania tego pod kątem diety, ale jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś suplementy z jodem, selenem, tego rodzaju kompilacje, nie wiem, algi, tego rodzaju rzeczy, jeśli nie jesteście pewne, czy to Wam służy, a nie jesteście w stanie jeszcze do końca wyczuć, czy czujecie się wyraźnie lepiej lub wyraźnie gorzej, bo nie wiem, bo te rzeczy na przykład działają bardzo delikatnie, to najprawdopodobniej będziecie w stanie już wychwycić te zmiany w temperaturze i wtedy wyciągnąć jakieś wnioski, które wiecie, takiej szerszej perspektywy na pewno doprowadzą Was do dobrego zdrowia. Jeśli stosujecie odpowiednią dietę i unikacie rzeczy, które Wam szkodzą, Wasza temperatura powinna wzrastać. I jeśli temperatura sukcesywnie maleje lub pozostaje bez zmian, to coś albo Wam szkodzi, albo po prostu nie pomaga. Ale oprócz mierzenia temperatury, samej temperatury, wiele osób mierzy sobie jeszcze ciśnienie i tętno. I tak naprawdę te dwa pomiary dają nam najlepszy obraz tego, jak pracuje nasza tarczyca. Większość osób z niedoczynnością ma słabe tętno i niskie ciśnienie. I jeśli robimy rzeczy, które nam pomagają, to też te pomiary też powinny delikatnie rosnąć, jeśli wcześniej były naprawdę niskie. I naprawdę wiele osób, które się do tego mierzenia bardziej przykłada i które jest w tym bardziej zaawansowana, faktycznie właśnie korzysta z tych obu metod. Ja nie mierzyłam nigdy za bardzo ciśnienia, ponieważ nie mam do tego sprzętu, ale być może się w niego zaopatrzę, ponieważ to też jest bardzo ciekawe. Więc nie mogę Wam powiedzieć tutaj nic z mojego doświadczenia, ale uważam, że jeśli dysponujecie takimi rzeczami, to oczywiście też warto to sprawdzać. I naprawdę, dziewczyny, mierzenie temperatury jest idealnym sposobem, ponieważ ja potrafiłam widzieć zmiany bardzo, bardzo szybko. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą my jako kobiety musimy uwzględnić, ponieważ temperatura naszego ciała zmienia się również z naszym cyklem miesiączkowym i na przykład kiedy zaczyna się nasza miesiączka, ta temperatura potrafi trochę spaść. Ona zależnie od tego, w jakim momencie cyklu się znajdujemy, będzie się też trochę zmieniać. Dlatego tak naprawdę, jeśli chodzi o to, to potrzeba troszeczkę większego doświadczenia i takich 2 miesięcy monitorowania tej temperatury razem z zapisywaniem, w jakim momencie cyklu danego dnia byłyśmy, właśnie po to, żebyśmy nauczyły się, jakie są fluktuacje tej temperatury w obrębie całego miesiąca, akurat w naszym przypadku, bo to wiadomo, że oprócz tego wygląda troszeczkę inaczej, natomiast to też są takie rzeczy, z którymi się trzeba liczyć i też warto brać to pod uwagę. Natomiast jeśli, tak jak mówiłam, Wasza dieta Wam służy, Wasz system odżywiania, jaki praktykujecie obecnie, jakoś Wam pomaga, jeśli włączyłyście jakieś suplementy, które mają pomagać Waszej tarczycy, to ta temperatura mierzona rano i też w ciągu dnia powinna sukcesywnie wzrastać. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie, będzie mi bardzo miło Wam odpowiadać. No i oczywiście dajcie znać, jak to jest u Was, czy znały się ten sposób, co Wam najbardziej pomaga, jak to jest z Waszą tarczycą. Jakiekolwiek tematy poruszycie, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, w dół, wciskanie czegokolwiek tego możecie, subskrypcje i tak dalej. Żegnam się z Wami już bardzo, bardzo gorąco.